Witajcie. Chciałbym w tym odcinku przyjrzeć się trochę dokładniej poleceniu SELECT, które jak wiemy pozwala pobierać przeróżne dane z tablicy. Ale jeszcze muszę się usprawiedliwić. Dlaczego w zasadzie w akcesie korzystam ze SQLa? Przecież jeśli ktoś trochę popracował w akcesie albo poczytał, to zobaczy, że kompletnie nie jest to narzędzie dostosowane do współpracy ze SQLem. No i tak jest, ja nie będę udawał, że jest inaczej. Niemniej Matura i system Windows. Zmuszają do używania akcesa, a moim celem nie jest pokazanie wam akcesa jako takiego, tylko pokazanie wam możliwości języka SQL, dzięki któremu można nawet w akcesie szybko rozwiązać pewne zadania i być może ktoś, kto już jest biegły w tych wszystkich interfejsach graficznych i kreatorach i podpowiedziach akcesa, który robi wszystko, żeby tylko uniknąć SQLa, więc może nawet zrobić pewne rzeczy jeszcze szybciej, tam przeklikując jedną czy drugą opcję, ale. Trochę nie to jest celem tych zajęć. Jeżeli chcecie poznać interfejs graficzny akcesa, to poszukajcie jakichś innych materiałów. Ja raczej chcę się skupić na SQL-u, dlatego że SQL jest uniwersalnym językiem i każda baza danych powinna z nim współpracować i w zasadzie współpracuje dlatego kiedy zobaczycie że można znając te polecenie choćby SELECT pięknie pobrać dane z tabeli i wszystkie te Informacje w odpowiedni sposób przetworzyć, ułożyć i po prostu od razu niemalże dostać wynik. To być może zachęcę Was do tego, by jako przyszli potencjalni programiści byście się też zainteresowali SQL-em, bo po prostu warto. Język, który w przypadku baz danych. No nie da się go ominąć, a jego taka biegła znajomość bardzo przyspiesza, bardzo ułatwia pracę z bazami danych, no, jest wręcz niezbędna. I cóż z tego, że akcje zdaje mi kreatory, które właśnie robią wszystko, bym tej znajomości SQL unikał. W praktyce z perspektywy dalszej, takiej zawodowej, już nie tylko matura, to się po prostu nie opłaca. Także wybaczcie, jeżeli myśleliście, że w tym kursie będę się skupiał na kreatorkach, interfejsach graficznych i jakiś takich wizualizowanych graficznie mechanizmach. Nie. SQL i nawet ten biedny akcesowy edytor, który w zasadzie ani nie pomaga, nic nie koloruje, a nawet nie zapamiętuje układu jaki sobie tam enterami czy tabulatorami ustawie. No chyba nawet tabulatorów nie wspiera. Zatem nawet taka bieda. Nie przeszkodzi mi w tym, żeby zachęcić Was do poznania sql A, A dlaczego access? No jak już mówiłem, trochę wymuszone jest to tymi maturalnymi oczekiwaniami, ale już nie ględzę. Chciałem się po prostu usprawiedliwić, bo spodziewałem się, że co bardziej tam kumaci i znający temat mogą się przyczepić, więc po to to wyjaśnienie i już zapraszam do analizy SELECT. Pokazując SELECT i jego różne zastosowania, będę bazował na tabeli KW, dokładnie tej, która pojawiła się w lekcji pierwszej, kiedy było to zadanie z fanką. Przypomnę więc tylko, że KW jest tą tabelą połączoną z drużyn, sędziów i wyników. Zatem jak działa SELECT? Nasz SELECT jest całkiem rozbudowany, ale pamiętajcie, podstawą jest pierwsze słowo kluczowe SELECT, następnie muszą być pola, czyli to wszystko tutaj to są jakieś pola, czyli kolumny. W naszej tej tabeli KW, z której za chwilę będziemy pobierać, i kluczowe słowo from. Select i from to dwa polecenia, dwa słowa klucze, które muszą tutaj być. Select jakieś pola, to może być oczywiście też gwiazdka, którą już widzieliśmy wcześniej, czyli weź wszystkie po prostu te kolumny z tabeli i tyle. Ale można też tutaj wybrać jakieś konkretne, a nawet tworzyć zupełnie nieistniejące, jakby w locie. I to jest podstawa. Select. From, i tutaj musi być przynajmniej jedna kolumna, ewentualnie gwiazdka, bądź jakiś zapis. Przyjrzymy się teraz temu, co jest wewnątrz, co tu można zrobić, kiedy wybieramy te pola. No, i przyjrzymy się opcjonalnym, niekoniecznym formułkom where order by. Przy czym warto zapamiętać, że ta kolejność tu umieszczona jest kolejnością istotną i niezmienną. To znaczy jeśli się decydujemy na przykład na where i order by, to WHERE musi być przed order by, ale o tym jeszcze za chwilę. Na razie przeanalizujemy sobie te pola. Pierwsza po select jest taka instrukcja top i ta instrukcja w zasadzie nie wiąże się z żadnym polem. Jest to taka dyrektywa, która musi wystąpić zaraz po select, a która mówi zawęź wynik tylko do pierwszych 20 wierszy. Zatem niezależnie od tego Ile tutaj ten select pobrałby wierszy z naszej KW, nawet uwzględniając późniejsze filtry itd., itd., to i tak maksymalnie 20 wierszy zostanie wyświetlonych. Oczywiście to może być 20, to może być 5, to może być milion, w zależności od tego, ile nam tych wierszy potrzeba. Top 20 to informacja nie o konkretnej kolumnie, tylko o wierszach, które select wybiera, a ściślej, ile ma ich wybrać. Kolejna linijka jest to już konkretne pobranie jakiegoś pola z tej tabeli KW. Tam dokładnie jest takie pole T1 ID drużyny, pobieramy je sobie, ale tutaj stosujemy takie słowo kluczowe AS, co jest aliasem, czyli taką nazwą zastępczą do tej długiej, być może w jakiś sposób nieporęcznej. Zatem T1 ID drużyny wystąpi jako ID. Jeżeli byśmy sobie to teraz uruchomili, to zobaczymy to, zmaszmy, to zobaczymy, że ID, o właśnie, to jest ten identyfikator drużyny, ale pole nazywane jest ID, a nie T1ID drużyny. W KW było takie pole. O, T1ID drużyny. Tutaj występuje już w takiej postaci. Kolejny przykład, identyczny, tyle tylko, że pokazuje, że AS może być używane wielokrotnie. Bramki zdobyte, taka długa nazwa, BZ. Jako BZ. Bramki stracone jako BS. I to jest taki jeden z najczęściej spotykanych sposobów używania pól. Po prostu nazwa i jakiś ewentualnie identyfikator, jeżeli nazwa jest zbyt długa. W praktyce raczej nie zmieniajmy takich nazw. Ja tutaj sobie to zmieniłem, żeby pokazać ten alias, ale pamiętajcie, że takie bzy. Czy bysy docelowo dla programisty, dla twórcy jakiegoś kodu, zawsze w momencie tworzenia będzie jasne, ale za tydzień, co to było te bysy, co to było te bezet matko, no kto tak nazywa, nic nie rozumiem, no właśnie, to jest niepoprawne, powinno się zostawiać nawet jeśli dłuższe nazwy, ale jednak które coś mówią, bo po pewnym czasie wszystkim łatwiej jest ten kod przeczytać. Pamiętajcie też, że no, tu, akces niczego nie wspiera we u tak jak wspomniałem na wstępie tego odcinka. Natomiast normalne takie środowiska, które wspierają programistów, mają różne auto-uzupełnienia i tak dalej. Zatem, tworzenie takich długich nazw, nazw dla funkcji, czy jakichś istotnych informacji, wcale nie jest złe, wręcz przeciwnie, wskazane. No, ale idźmy dalej. Następne pole to już zupełna radosna twórczość, ponieważ takiego pola. Nie ma, a ściślej korzystam z istniejącego pola bramki zdobyte i w locie zmieniam jego wartość, nadając tej wartości całej przeliczonej zupełnie nową, nowy alias. W efekcie wystąpi to jako nowa kolumna, której w samej tabeli KW w ogóle nie ma. Zatem kolejny element związany z selektem: mogę tworzyć w locie całe kolumny, których nie ma. Tu tworzę kolumnę modyfikując taką matematycznie jakąś wartość. Bramki stracone, w tym wypadku, przepraszam, zdobyte, pomnożyłem przez 10, do tego dodałem 20, całość podzieliłem przez 5. No, oczywiście to bez sens, ale nie szkodzi. Będziemy mieli kolumnę bez sens z jakimiś tam przemnożeniami bramek. Mogły to by być punkty za gole, jakiś wzór, który tutaj oblicza. Podobnie mamy niżej. Też tworzymy zupełnie nową, nową kolumnę. Tyle tylko, że tutaj korzystamy z instrukcji i i f, czyli zwyczajne jeżeli if z programowania. I tutaj mamy pytanie. Jeżeli, nawiasy, bramki stracone są zerem, to wstaw napis gwiazdka, w przeciwnym razie napis myślnik i taką kolumnę z gwiazdkami lub myślnikami, w zależności od bramek straconych, będziemy nazywali obronność, czyli znowu mamy ten alias. Następnie mamy po prostu wymienione nazwy. Nic tutaj żadnych aliasów nie ma. Tak też po prostu możemy, i tyle. Weź pole nazwa, weź pole data meczu, od i wszystko. Oraz możemy wymyślić zupełnie jakąś wartość, w tym przypadku taką stałą, więc to nie jest za mądre, ale chodzi o to, że mogę stworzyć kolumnę absurdalną, dlatego że tutaj nie wykorzystuje niczego, znaczy wpisałem jakąś niepotrzebną wartość, nie muszę się odwoływać nawet do istniejących pól, po prostu cokolwiek, tak, mogłem tu wpisać dwójkę, nazwać to kolumna ostatnia i miałbym ostatnią kolumnę z samymi dwójkami. Po co? No, może się przydać. Jest taka możliwość. Warto pamiętać, że nawet zupełnie nieistniejące i niepowiązane z innymi kolumnami takie kolumny też mogę sobie tworzyć z taką jakąś zawartością. No, i to jest ta, ta sekcja, która wykazuje obecność jakichś pól, wybiera te pola lub nadaje własne. Kolejna część, po tym jak już podamy, z jakiej tabeli wybierać, to jest część opcjonalna, część taki blockware, czyli można powiedzieć, że są to filtry. I tutaj. Obowiązują takie same zasady jak przy warunkach logicznych, przy pytaniu i if, kiedy o coś się pytamy. Czyli możemy stosować i, możemy stosować lub, czyli AND OR, albo negację NOT. I tak zupełnie postępujemy jak w programowaniu z właśnie taką, z takim wyrażeniem IF, czyli z instrukcją warunkową. No i tutaj konkretnie mam na przykład tak, gdzie pole. Tak się nazywa, gdzie akurat. Pole, gdzie ma być literką D. To chodziło o te mecze w domu. I identyfikator drużyny znajduje się wśród takich liczb, zatem skupiam się tylko na kilku zespołach. In to jest takie też słow, słówko kluczowe, i później w nawiasach podaje się pewien zbiór. Co ciekawe, tu może być zbiór taki wymieniony. To mogą być liczby, to mogą być jakieś teksty, ale równie dobrze w tym miejscu, skoro to jest zbiór, może być jakiś inny select, który jedno pole zwraca tylko jako wynik i wtedy wszystkie wiersze tak, z tą jedną kolumną będą potraktowane jako ten zbiór. Było to na lekcji pierwszej wykorzystane. Można sobie podejrzeć, teraz już będzie w pełni jasne, dlaczego tak było i co to się stało. Zatem. Gdzie, gdzie pole gdzie jest D i ID drużyny jest wewnątrz tego zbioru i nazwa drużyny, i tu jest takie słowo kluczowe: like. Like to jest takie porównanie do wzorca tekstowego. Kiedy chcemy, zwłaszcza zastosować nierówność, taką równość taką nieostrą, czyli nie chcemy jakiegoś konkretnego, w pełni z góry znanego słowa szukać, tylko szukamy czegoś, co w środku ma. Obok siebie literkę N i E, a wcześniej to jest gwiazdka i gwiazdka, ma dowolny ciąg znaków, i na końcu może mieć dowolny ciąg znaków. Zatem to like może być użyte z takim wzorcem tekstowym, gdzie właśnie gwiazdki to jest jakiś ciąg znaku. W efekcie znajdę wszystkie wiersze, gdzie jest D, czyli były to mecze w domu, gdzie drużyny są zawężone, przeciwne tylko do tych pięciu, tutaj są ich identyfikacje. I nazwa tej drużyny przeciwnej zawiera wewnątrz słówko NE, czy podsłówko. Zatem taki filtr sobie zarzuciliśmy. No i te where można w ten sposób tworzyć, budować. I na koniec tej pierwszej części selecta mamy order by. Order by sortuje całą tabelę z wynikami według pewnej logiki. I tutaj to sortowanie musi zawierać pole, które będę sortował. Tutaj będę sortował identyfikatorze drużyn, a tutaj może być takie słowo kluczowe DESC albo ASC. ASC, DSC, to jest od ascending i descending, czyli ups, czyli to jest um, malejąco-rosnąco. No i potem po przecinku mogę posortować jeszcze inne pole, zaraz powiem jaka jest zależność między tym, przy czym jeśli nie napiszę ani ASC, ani DESC, to domyślnie jest y, ASC, czyli Rosnąco. Dlaczego po przecinku, jakby sortuję dwa pola? Dlatego, że jest to bardzo podobne do sortowania alfabetycznego. Najpierw będzie posortowane wszystko, co jest rosnąco. Przepraszam, to jest malejąco według ID drużyny. Ale w ramach meczy tej drużyny, wiersze, ale w ramach tej drużyny, będą posortowane po ilości zdobytych bramek. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, jak to tak naprawdę wygląda. Jak sobie ten select po prostu wyświetlimy, ukryjmy tutaj te groły, to zobaczcie, posortowane po ID, najpierw jest ID najwyższe, ósemka, potem siódemka. Całość jest zawężona tylko do takich zespołów, gdzie jest NE w środku, zielone mewy mają NE i nieustraszone coś tam, co to było, nieustraszone co? Owce, aha, super. Nieustraszone owce też mają NE, zatem zawęziło się tylko do tych. Oczywiście ID również występują w tym zbiorze wymienionym. I widzimy, że jest posortowane najpierw według ID, ale teraz w ramach ID ósemki, popatrzcie na y, tutaj bramki. Bramki są rosnąco. Najpierw 2, potem 3, potem 4, 5 i na końcu 6. I tutaj dla siódemki to samo. 0,1, czyli ósemka, siódemka. Ta kolumna ID jest Posortowana malejąco, ale w ramach grupy tutaj wspólnej, gdzie są same ósemki, bramki zdobyte będą posortowane rosnąco. Zatem, taka jest idea tego sortowania po przecinku: najpierw ta kolumna w tym wypadku malejąca, potem ta domyślnie rosnąco. Zerknijmy jeszcze tylko, czy rzeczywiście utworzyły się nasze kolumny te dziwne. Kolumna bez sens z jakimś tam wzorem e, opartym o bramki. Mamy też kolumnę, w której jest albo minus, albo gwiazdka, w zależności od tego, czy bramki stracone to zero. Mamy to więc jak najbardziej utworzone. No i kolumna absurdalna, w której jest jakaś niepotrzebna wartość. No, bez sensu, ale jest. Chodziło tylko o pokazanie, że takie rzeczy można rzeczywiście robić, tworzyć w locie kolejne nieistniejące w tabeli początkowej kolumny. Przejdźmy do innych przykładów. A w tym malutkim przykładzie, bardzo krótkim, gdzie wyświetlamy tylko jedno pole, pole rodzaj meczu z naszej tabeli KW, ale te pole poprzedzamy takim słowem Distinct, i to z nim chcę was zaznajomić. Co robi to słowo? eliminuje wszystkie dublujące się wartości, ściślej sprowadza wszystkie wartości co najwyżej do jednego reprezentanta. Zatem jeżeli rodzaj meczu w naszej tabeli KW to są literki L, tam Liga, P, Puchar, T, Towarzyski mecz, to nasze Distinct, uwaga, zawęzi się tylko do wyników L, P, T. Czyli wszystko, co wystąpiło więcej niż raz, jest jak gdyby eliminowane. Jedźmy dalej. Kolejna formułka left join, czyli takie połączenie dwóch tabel. Łączymy tabelę wyniki z tabelą drużyny. Przy okazji ewentualne where, order by i tak dalej dopiero w tym miejscu. Ale tutaj ta składnia jest teraz istotna. Zatem, co tutaj mamy? Wybieramy sobie konkretne pola. Nie gwiazdka, nie modyfikujemy, wybieramy konkretne pola, ale zauważcie, będę informował, z której konkretnie tabeli te pole. Na przykład bramki stracone z wyników i bramki zdobyte, ale już nazwa z drużyn, miasto z drużyn, czy identyfikator drużyny też z tabeli drużyny sobie weźmiemy. I teraz select, tu są pola, from wyniki, left join drużyny, on i tutaj mamy informację, po jakim Polu z obu tych tabel należy dokonać tego złączenia, a ściślej tak, jakby korzystamy tu z własności takiej, że między tabelami mogą być relacje jeden do wielu. Co to oznacza? Ano oznacza to mniej więcej tyle, że jak mamy tabelę A i mamy tabelę B, i w tabeli A w wierszach występuje gdzieś pole którym mogę podać identyfikator, który nie jest kluczem całej tabeli A, ale jest kluczem innej tabeli, tabeli B. Zatem gdzieś tutaj jest tabela B i ta tabela B ma tutaj identyfikator, i ten identyfikator jest kluczem. Zatem w tej kolumnie w tabeli B nie będą się powtarzały te wartości. Tutaj te wartości mogą się powtarzać, czyli na przykład identyfikator 1 może się pojawić dwukrotnie, ale tutaj ta jedynka będzie tylko raz. Zatem mamy taką relację, że dla jednego wiersza z tabeli B, o konkretnie dla tego na przykład z jedynką, tutaj może być przypisanych wiele wierszy, które odwołują się do tego jednego tylko wiersza. Oczywiście, sama tabela A ma jakiś swój klucz i tu możemy mieć jakieś liczby porządkowe zupełnie inne, też które się nie powtarzają. Ale akurat tutaj mamy inną troszeczkę sytuację. Nie chodzi nam o klucz tabeli A, tylko o to, że w tabeli A znajduje się informacja w każdym z wierszy o jakimś kluczu z innej tabeli. I ta relacja, taka, która się między tymi tabelami tworzy dzięki takiej um, sytuacji, w takiej sytuacji, to jest właśnie nazywana relacją 1 do wielu czyli ciężko czasami myszką coś zrobić, a nie wziąłem sobie długopisiku. Zatem mamy jeden do wielu, gdzie jednemu wierszowi z tabeli B odpowiada wiele wierszy z tabeli A. No i teraz tutaj korzystamy właśnie z takiej własności, bo w tabeli wyniki, Znajduje się informacja o drużynach przeciwnych. Przy czym w wynikach może być wiele wierszy, gdzie ta sama drużyna walczyła z naszą drużyną, którą śledziła nasza fanka. Zatem w tabeli wyniki pole identyfikacja drużyny może się powtarzać, ale już w samej drużynie, w tej tabeli B, no to pole występuje zawsze tylko raz. I to pozwala mi zrobić taki myk, że na podstawie tego klucza w tabeli A. Mogę pobrać sobie stąd kolumny, tę kolumnę, tę, tę, a ściślej tę wartość i wstawić je do tej połączonej tabeli tutaj. Rozumiemy? Czyli jakby dzięki tej informacji o kluczu mogę podobierać z konkretnego wiersza. I podoklejać tu, oczywiście jeżeli tu jest jedynka to w tym wierszu pobierane zostaną dokładnie te same wartości co w wierszu niżej, bo tu klucz jest ten sam ale na pewno będą to dobre wartości ponieważ w tabeli B nie ma dwóch pól o kluczu 1 no i to jest te złączenie o to w tym chodzi i tu właśnie jest Polecenie, które takie złączenie dokonuje. Są jeszcze inne metody łączenia w SQL-u, ale akces sobie z nimi nie wszystkimi radzi tak, jakbyśmy chcieli. Stąd ja się tu zawężam do left join. Jest jeszcze cross join, inner join, right join. Można sobie to poszukać, ale zostawmy left join. Do rozwiązywania zadań na maturze absolutnie wystarczy. No i na koniec jeszcze jeden. Trudniejszy przykład, ale właśnie taki, który bardzo się może przydać na maturze, ponieważ wiąże się z poleceniem GROW BY, czyli właśnie z tym grupowaniem, z tą agregacją danych, z czym mieliśmy do czynienia na kursie z Excela. Zachęcam, żeby sobie obejrzeć. Cóż więc tu się dzieje? Tak, po kolei. Zacznijmy od tego, co już wiemy. Mamy SELECT, mamy obszar między SELECT a FROM który jest obszarem, gdzie wymieniamy pola, które chcemy, aby się w naszej kwerendzie, w naszym zapytaniu w ostateczności pojawiły jako tabela. No i tu mamy nasze from wyniki. Korzystamy z left join, zatem wyniki łączymy sobie z drużynami według już wcześniej omówionego klucza. No i tu pojawia się group by i jeszcze having. Group by to jest właśnie ta akceleracja, te grupowanie danych, czyli będzie tu następowało pewne ściskanie wierszy według jakiegoś konkretnego, według, jakiegoś, według jakiejś konkretnej kolumny, a ściślej. Wartości, która w tych kolumnach będzie się znajdowała. Zatem wszystkie wiersze o podobnej wartości ścisną się do jednego wiersza. W trakcie tego ściskania muszę zadbać o to, co się dzieje z tymi ściskanymi innymi kolumnami, które chcę wyświetlić, i to właśnie definiuję w tym miejscu. Ale przyjrzyjmy się najpierw temu grow by. Grow by drużyny miasto oraz drużyny ID. Co to znaczy? To znaczy, że będę ściskał wszystkie wiersze najpierw według reguły. Miasto, to znaczy, że jeżeli jest jakieś miasto, na przykład Płock, to wszystkie wiersze, gdzie wystąpił Płock, będą próbowały ścisnąć się do jednego wiersza. Wszystkie, nieważne, co tam, gdzie tam, kto to tam grał. Ale, ponieważ po przecinku grupuje jeszcze według ID drużyny, to znaczy, że w ramach ściskania miasta będą uwzględnione drużyny, zatem ścisk nastąpi nie do końca do jednego miasta. Będzie po ściśnięciu miasto, drużyna. Miasto to samo może być, ale inna drużyna. Zatem te drugie group ta druga pozycja, tak naprawdę to ona tutaj będzie tym momentem grupowania, ale każda drużyna będzie przypisana do miasta. Zatem jeżeli w jakimś mieście było dwie drużyny lub trzy, to będziemy mieli dwie lub trzy pozycje, dwa lub trzy wiersze z miastem wspólnym, ale o innej drużynie. Inne pola mogą się też wyświetlać, bo te oczywiście ściśnięte zawsze możemy wyświetlić, czyli miasto i ID drużyny. Inne pola też się mogą wyświetlać. Ale musimy zastosować jakieś funkcje, które przy tej agregacji, ściskaniu coś z tymi danymi zrobią. Bo zobaczcie, drużyny i miasto, z racji, że grupuje właśnie po tych dwóch polach, mogą wystąpić tak, jak są. Ale inne pola, żeby je wyświetlić, muszą podlegać jakiejś obróbce. I na przykład dodaję kolumnę o nazwie spakowano, w której policzę, ile w ramach jednego wiersza nastąpiło tych wierszy. Zagregowanych, ściśniętych. Count policzy, ile w jednej pozycji tak naprawdę tam się zgromadziło wierszy. Za chwilę to zobaczymy. Round to jest taka funkcja, która zaokrągla wynik do dwóch miejsc po przecinku, a wewnątrz mamy funkcję AVG, która liczy średnią ze ściśniętych bramek straconych. Zatem przy ściskaniu wszystkiego do, wier do jednego wiersza, wszystkie pozycje bramki stracone zostaną jakby zsumowane i podzielone przez swoją ilość, czyli po prostu będzie policzona średnia tych bramek. Cały wynik będzie ograniczony tylko do dwóch miejsc po przecinku i jeszcze alias średnio S. Podobnie zrobiłem z średnio, ale bramki zdobyte. Ten sam wzór. Mamy AVG, po wyliczeniu średniej podczas tego ściskania zostanie zaokrąglona ostateczna wartość i wystąpi w tabeli pod nazwą średnio Z. Tutaj mamy inną funkcję, która sumuje. Na przykład tu wszystkie bramki sobie sumuje i umieszczę je w kolumnie razem Z, razem zdobyte. Możemy też w trakcie tego ściskania wyszukać wartość minimalną i maksymalną, czyli dla danego miasta i drużyny będę wiedział, ile minimalnie zdobyto bramek, a ile maksymalnie, spośród tych wszystkich meczy, które tam się ściskają, tych wyników, ile maksymalnie bramek stracono. Czyli mecz o najgorszym, największej ilości straconych bramek będzie tam pokazany. Może nie sam mecz, co ta wartość. No a tu mamy te dwa pola. Zobaczmy, jak to działa, kiedy sobie to. Uruchomimy. Usunę tylko te mazidła i mamy. Popatrzcie. Mamy wiersz, w którym mamy Bydgoszcz. I tutaj będziecie te agregacje teraz w pełni rozumieć. Agregowaliśmy po mieście i po drużynach. I zobaczcie, Bydgoszcz został skompresowany, ale tylko do jednej drużyny. Przy czym ta drużyna, trzynasta, Zbyt goszczy miała 25 spotkań, czyli w samej tabeli wyniki było aż 25 par miasto, drużyna, miasto, drużyna, miasto, drużyna, bo 25 razy y, odbywała się potyczka z tą drużyną, która pochodzi z tego miasta. Ale zbyt goszczy pochodziło nie tylko jedna drużyna, ale tutaj sześć drużyn. Zatem ta agregacja w miarę możliwości sprowadziła wszystko do jednej drużyny w jednym mieście, bo tak mówiłem, najpierw według miasta, ale jeszcze uwzględni jakby taką pod kategorie przy ściskaniu do Bydgoszczy, uwzględni drużyny, i to mamy właśnie tutaj. Zatem w bytomiu te drużyny. Zauważcie, nie ma tutaj bytom, drużyna i tak 500 razy, nie? bo było tyle meczy. Nie, wszystko ściśnięte do jednej pozycji, w której mam wyszczególnione, jakby niepowtarzalne miasto i drużynę, czyli druga, drugi wiersz. O wartościach gość 13 już nie wystąpi. Wszystkie one do jednego wiersza zostały sprowadzone. Może to jest takie z innej strony wytłumaczenie najlepsze, że grupowanie sprawia, że ta grupowana para jest niepowtarzalna. Wszystkie inne o takich wartościach są do jednego wiersza ściśnięte. No wiem, że się powtarzam, ale chcę, żebyście to zrozumieli i tak ten nadmiar może trochę powtarzania, ale może dzięki temu zapamiętacie. Podobno przez powtarzanie się uczymy. No i tu mamy 25 wierszy, złożyło się na ten jeden wiersz. Średnia zdobytych, straconych bramek 2,16, zdobytych 2,8. Razem, kto były razem, zaraz jakie, zdobyte czy stracone? Razem zdobytych 70. Najmniej 0, najwięcej, straconych 5. No i tu mamy, że była to drużna zbyt goszczy, O ID 13. Zerknijmy jeszcze raz na select. Tak to wygląda. Już tych tablic na koniec nie będę robił, dlatego że tutaj kolejne przykłady wyjaśniłem. Słuchajcie, na koniec jeszcze raz. SQL jest świetny, kiedy się już go zna. Kiedy się teraz na to patrzy, a go jeszcze nie zna, albo bardzo słabo zna, no to drapie się czek po głowie i mówi, I to ma być prostsze od Excel'a, albo w ogóle to ma być prostsze od jakichś kreatorów. Przecież ten kreator to tylko klik, 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 klik robi i jest. Podejrzyjmy zresztą, jakby to wyglądało w kreatorze. Jak weźmiemy prawy przycisk, to mamy tu taką opcję Widok projektu i zobaczcie, to wszystko, co w SQL-u tam było takim ciągiem napisane, tutaj jest wyświetlone jako takie rozwijalne do wyboru pola. Można sobie wybrać, czy to sumować, czy tu no widzicie, tu było, brałem minimum, ono się tu pojawiło, minimum, maksimum, grupuj, grupuj, tak? Czyli z każdym polem mogę coś zrobić. Przy czym komputer wykrył, że tu mamy Left Join przepraszam, gdzie id drużyny, o właśnie, mamy tą relację jeden do wielu, widzimy tutaj prawy przycisk, własność sprzężenia, mamy tutaj relacja wyniki id drużyny, drużyny, id drużyny, czyli graficzna reprezentacja dokładnie tego, co napisałem. I być może, i tak pewnie jest, szybciej byłoby zrobić to w grafice, ale tu nie sama matura była moim celem, co pokazanie Wam, że jest coś takiego jak język SQL i warto się tego nauczyć, mimo że najczęściej w szkole średniej temat jest trochę pomijany, z doświadczenia wiem, że gdzieś ten SQL jest tylko liźnięty, no, nie ma go formalnie chyba nawet w programie, ale to nie szkodzi. Warto zapoznać się z tym językiem. Mówię to z doświadczenia pracy w programowaniu, w pracy z bazami danych. Konieczność, konieczność. Zobaczcie, całe dwie tabelki, jest klucz, ale to ID drużyny połączyło się z tym ID drużyny, to jest ta relacja wykryta, bo zapisana w sql Jak ktoś już perfekto opanuje język SQL, albo przynajmniej te podstawowe rzeczy, to naprawdę szybciutko pisząc zrobi to samo i jeszcze dokładnie wszystko kontroluje i nic mu się tu nie niechcąco nie przeklika źle. Jeszcze jedna uwaga na koniec, też taka dosyć istotna. To, co tu pokazałem dzisiaj, czyli te kilka przykładów selektów, w zasadzie Wiedza na ten temat niemal całkowicie wystarczy do rozwiązania większości zadań. Co tu można by było jeszcze? Można by było jeszcze zobaczyć funkcje, które w jakiś sposób pracują na dacie, czyli na przykład przesuwają datę o miesiąc i tak dalej. Mają one swoją reprezentację. Tak jak w Excelu te funkcje istnieją, tak w Accessie można je zastosować, tyle tylko, że mają angielską, a nie polską nazwę, można podejrzeć i tak z nich korzystać, jakby to były funkcje Excela, bo de facto. To jest funkcja, która jest wykorzystywana w Excelu, bo silnik tych dwóch programów jest, powiedzmy, gdzieś tam sprzężony, trochę wspólny. Zatem tyle na dzisiaj tego oględzenia. Mam nadzieję, że tych przykładów kilka pozwoli Wam zachęcić się do pracy ze sql -em. Żegnam do następnej lekcji. Trochę zmęczony, trochę za wcześnie albo już za późno. Halogeny sprawiają wrażenie, że jest dzień.